Która gmina oddycha pełną piersią w województwie śląskim? To okaże się po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez marszałka. Nagrodzone zostaną gminy, które wykażą najlepsze wyniki, m.in. w kategorii liczby zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła oraz wielkości środków przeznaczonych na działania związane z ochroną powietrza. Magda Sincewicz. Bo przecież nieistotne tu jest, skąd pochodzimy. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Ważne, byśmy podobnie do tego podchodzili. Ja uważam, że powietrze jest bardzo ważne, przede wszystkim dla naszych płuc. No bo jednak to co wdychamy, no to tak naprawdę będziemy rozprowadzone po całym naszym organizmie, więc uważam, że to jest rzecz najważniejsza. Ogromnie ważne. Wszyscy wiemy, przede wszystkim ci, którzy chorują na zapalenie jakieś płuc, na alergie i tak dalej. Zwierzęta też na tym cierpią. Jak najbardziej, także cieszymy się, że pieniążki jakieś wpłyną. Wpłyną i to o wiele większe niż w zeszłym roku podczas pierwszej edycji marszałkowskiego programu poprawy jakości powietrza. W tym roku w puli jest rekordowe 15,7 miliona złotych. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o realizację programu Czyste Powietrze, ale także liderem, jeżeli chodzi o wymianę kopciuchów jako województwo śląskie. Więc poprawiamy tą jakość powietrza, ale naprawdę jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dlatego tak wysokie środki, praktycznie 3 razy większe niż w tamtym roku, na poprawę jakości powietrza w ramach właśnie tego marszałkowskiego programu ochrony powietrza. To jedno z ważniejszych wyzwań, które stoją przed władzami regionu. W ciągu ostatnich 6 lat wymieniono ponad 154 tysiące nieefektywnych instalacji grzewczych. Liczba imponująca, ale nie na tyle, by spocząć na laurach. Stąd kolejna edycja programu. Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy chcą żyć w zdrowym, ekologicznym środowisku, bo czyste powietrze to nie jest przywilej, to powinno być prawo, nasze prawo do tego, by oddychać czystym powietrzem, bo to wpływa na nasze zdrowie, wpływa na to, jak się rozwijamy, z jakimi problemami później w latach kolejnych się zmierzamy. Zmierzyć można się w 2 konkursach. Gmina Pełną Piersią, gdzie łączna pula środków wynosi 700 tysięcy złotych oraz inicjatywa antysmogowa z pulą środków dostępnych dla gmin w łącznej kwocie 15 milionów złotych. Szczegóły dostępne na stronie claskie.pl.